całą pewnością pokazują, że tak jak mówił Kuba Jamruk, ja też się do tej tezy powiększenia Ekstraligi skłaniam na pozytywnie, bo gros tych klubów naprawdę zasługuje, patrząc na publiczność, na organizację, na to, żeby zapukać skutecznie, wejść do bram najlepszej PGE żużlowej ligi na świecie, Ekstraligi Polskiej. Ostatni raz w tym sezonie zaprosiły zawodników pod taśmę Jagoda, Klaudia, Nikola, Natalia i Martyna. A na linii ustawieni już Szczepaniak, tor pierwszy, Lebiediew na trzecim, między nimi Jepsen Jensen i z czwartego Protasiewicz. Ostatni wyścig tego roku. Cieszmy się, radujmy i kibicujmy, żeby było ciekawie. Andrzej Lebiediew jest na prowadzeniu, ciasno na wyjściu z pierwszego łuku. Szczepaniak przy nim. Jeśli by się tak skończyło, to skończyłoby się pozytywnie, bo to by oznaczało remis w tym meczu, ale Jepsen Jensen i Piotr Protasiewicz tak tego nie zostawią. Już atakuje Piotr Protasiewicz. Ach, teraz jeszcze nie dał się wyprzedzić Mateusz Szczepaniak. Jepsen Jensen, Piotr Protasiewicz na trzeciej i czwartej pozycji. Prowadzi Lebiediew, zanim Szczepaniak na 5-1 jadą rekiny. To też jest ważne. Taki ostatni akcent, godne, fajne, przyjemne pożegnanie i ukłon żużlowy, sportowy dla kibiców, jeśli dojadą na podwójnym prowadzeniu rybnickie rekiny. Zaczęło się ostatnie okrążenie tego sezonu, a prowadzi na nim Andrzej Lebiediew przed Mateuszem Szczepaniakiem. Trzeci jedzie Piotr Protasiewicz i czwarty Mikael Jepsen Jensen. Dziękujemy za sezon, dziękujemy za rok, za walkę w tym meczu. 5-1 ROW Rybnik wygrywa na koniec i remisuje. Rewanżowy barażowy rewanż. Z honorem zamknęli ten mecz, ten sezon rybniczanie. Wiadomo, że każdy z publiczności tutaj rybnickiej, jakże licznie zgromadzonej na pięknym stadionie. Niestety, no, Rybnik zostaje w pierwszej lidze, chociaż no, problemy powodują, iż jedni rezygnują, a inni przekraczają granice. I to jest takie credo, które powinno przyświecać rybnickiej drużynie. Byli bardzo blisko już po pierwszym meczu barażowym z Lublinem o wyjście z pierwszej ligi do Ekstraligi. Mówiło się, że są jedną nogą w Ekstralidze. Niestety do drugiej nogi nie przerzucili. Zostali po meczu barażowym z Falubazem Zielona Góra sprowadzeni troszeczkę na ziemię, bo ta jakość rzeczywiście w drużynie zielonogórskiej ekstraligowych zawodników, choćby no, wymienić tutaj liderów, Michael Jepsen Jensen czy Piotr Protasiewicz, Grzesiu Zęgota, to była dzisiaj no, bariera nie do przeskoczenia, dysponując zastępstwem zawodnika. Skutecznie to wykorzystał Adam Skórnicki, trener, który dołączył po egzaminie do dwunastki trenerów w Polsce, pisał swoją pracę o torach żużlowych. Ostatnio ją też analizowałem, bo zbijamy wszystko do jednej całości po to, żeby ten podręcznik służył na przyszłość kolejnym instruktorom, kolejnym trenerom. Bardzo pożyteczne prace tych wszystkich panów. Tutaj chylę czoła, bo kunszt tych prac jest naprawdę fajny. Lebiediew 3 punkty, Szczepaniak 2, 5-1 dla Rybnika. Sędzia pan Remigiusz Subsyk prosił o powtórki startu i to jest bardzo ważna informacja, bo Mateusz Szczepaniak dostał ostrzeżenie w tym wyścigu. Tak? To już sobie może nie pojedzie w następnym meczu. Każde kolejne w tym sezonie.